Cześć, witam Was na kanale kaktus24.pl. Dzisiaj przeprowadzimy dla Was taki nietypowy teścik, a mianowicie sprawdzimy dziszoczka Frogman GWFD1000K7JR z serii Love the Sea and the Earth, jak zachowa się podczas nurkowania. Tutaj mamy mnóstwo sprzętu. I niedługo będziemy się ubierać i startować. Dobieramy sprzęcik. Ubieramy się. Zaraz zakładamy zegareczek, który ma odpowiednio długi pasek, że można założyć go na piankę. I będziemy ruszać w morze. Idziemy na łódź. Nałożyliśmy na piankę. Jeszcze zostało nam dużo miejsca, także spokojnie wejdzie komuś większemu. Zaraz przełączymy go w tryb nurkowy. No i zanurzamy się pod wodę z butlą. Zejdziemy dzisiaj prawdopodobnie do 12. I aby przełączyć go w tryb nurkowania, musimy przytrzymać mołd. No i mamy gotowe. Dive. Jak się zanurzymy, zacznie nam liczyć czas. Zaraz zakładamy butle i zaczynamy. Thank you.
Thank you.
oczywiście sprawdziliśmy naszego frontbala, nawet na 12 metrach. No i dał sobie doskonale radę. Także jest to zegarek stworzony do nurkowania. Myślę, że zarówno dla profesjonalistów, jak i dla laików, taki jaki jestem ja. To było wspaniale. Dzięki wielkie za to, że jesteście z nami. Zostawcie lajka oraz subskrypcję. Trzymajcie się, cześć!